Zróbmy parę przykładów z rysowania wykresów obrazkowych i słupkowych. Pan Kowalski zadał swoim studentom projekt z oceanografii. Chciał się przekonać, czy studenci, którzy poświęcają na projekt więcej czasu, otrzymują lepsze oceny. W tym celu zapytał ich, ile czasu poświęcili na wykonanie projektu. Narysuj wykres słupkowy, pokazujący, ile czasu poświęcił na wykonanie projektu każdy ze studentów. Janek, Robił projekt przez 36 minut. Podniesiemy ten słupek do wysokości 36 minut. Edek 54 minuty. Podniesiemy słupek Edka do wysokości 54 minut. Małgosia poświęciła projektowi 36 minut. Podniesiemy Małgosię do 36 minut. Szymon poświęcił 30 minut. Szymon na 30. A Krysia przesiedziała nad projektem całe 12 minut. Przesuwamy Krysię do 12. No i tyle. Właśnie zbudowaliśmy wykres słupkowy. Następne zadanie. W czwartek Mikołaj poszedł na hałaśliwy i emocjonujący występ orkiestry dinozaurowej. Narysuj wykres słupkowy przedstawiający ile było w orkiestrze przedstawicieli każdego z gatunków dinozaurów. Są 42 stegozaury, są 42 stegozaury. 63 raptory. Podnosimy liczbę raptorów do 63. 35 triceratopsów i 49 tyranozaurów. Całkiem proste te wykresy. Następne zadanie. Kwiaciarnia różowa-róża przygotowuje specjalne bukiety na specjalne okazje. Każdy z bukietów składa się z różnej liczby kwiatów. Skonstruuj wykres obrazkowy pokazujący, ile w każdym bukiecie jest kwiatów. Ten wykres jest podobny do wykresu słupkowego. Ale zamiast słupków stosuje się obrazki i każdy z obrazków przedstawia pewną liczbę. W tym przypadku taki obrazek kwiatka reprezentuje trzy kwiaty w bukiecie. Po kolei, bukiet na dzień matki zrobiony jest z 21 kwiatów. Może kusi żeby wstawić tutaj 21 takich kwiatkowych obrazków, ale trzeba pamiętać, że każdy z tych kwiatków reprezentuje trzy kwiaty w bukiecie. Można to zatem narysować licząc po trzy. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Te kwiaty razem reprezentują 21 kwiatów w bukiecie na dzień matki. Wkleiłem tu 7 obrazków i ma to sens, bo jeżeli jest ich 7 i każdy z nich reprezentuje 3 kwiaty, to 7 razy 3 równa się 21. Bukiet na dzień matki składa się z 21 kwiatów. Następny bukiet jubileuszowy składa się z 27 kwiatów. No to jedziemy trójkami. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Mamy tu 9 kwiatków. 9 razy 3 równa się 27. Bukiet urodzinowy ma 18 kwiatów. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Zrobiłem tu 6 symboli kwiatkowych, ponieważ każdy z nich reprezentuje 3 kwiaty w bukiecie. 6 razy 3 to 18. I na koniec bukiet gratulacyjny ma 12 kwiatów. 3, 6, 9 i 12. I wykres skończony. Zróbmy jeszcze jedno. Pszczoła Paula i jej pszczeli przyjaciele uwielbiają zapylać kwiaty. Pszczoły wspólnie zrobiły tabelę i narysowały wykres obrazkowy, żeby pokazać, ile która pszczoła dzisiaj kwiatów zapyliła. Skorzystaj z informacji zawartych w tabeli i odpowiedz na pytania dotyczące wykresu. Na wykresie każdy symbol kwiatka oznacza puste pole zapylonych kwiatów. Tabelka mówi, że Paula zapyliła 27 kwiatów. Jestem pod wrażeniem. Pszczoły kontrolują proces zapylania przy pomocy tabel i wykresów. No, no. Paula zapyliła 27 kwiatów, ale tutaj pszczoły narysowały tylko 3 kwiatki, czyli te trzy symbole muszą oznaczać liczbę 27. Jedyny sposób, w jaki to się może zgadzać, to że każdy z nich reprezentuje 9 zapyleń. Mamy wtedy 9, 18, 27, czyli każdy z tych symboli musi oznaczać zapylenie 9 kwiatów. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Dla Pawła, który zapylił 63 kwiaty,

Jeżeli każdy z tych obrazków oznacza 9 zapyleń, to to by było 5 razy 9, czyli 45. I tyle dokładnie patii zapyliła. Wszystko się zgadza.